Witam was, tutaj Karwasz 10, a to jest kolejna część serii. Zagrajmy w Dead Island. W poprzednim odcinku zmaksowaliśmy sobie całe laboratorium. Teraz idziemy wykonywać quest główny, czyli poprosić rdzennych mieszkańców Banoi o to, by stali się przykładnymi, honorowymi dawcami krwi. Co może być trudne, ponieważ jak powiedział nam główny doktorek, krew jest dla nich święta. Ale dobra. Bierzemy naszą siekierkę. Czy nie apteczka tak bardzo chce się zgodzić? Ja muszę mieć coś, co mogę wywalić. Łom. No. Kto nie będzie chciał mi dać od razu rzeczy, bez uprzedniego, najpierw musisz wyrzucić parę swoich gratów. Dostanie ode mnie kopa. Marcin, mistrz kierownicy. Patrzcie, Karwasz, mistrz kierowca. Felga jak złamana. Rozjeżdżam zombiaki. Na 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 na. Ale ja chyba lecę w złą stronę. Tutaj muszę wysiąść. Ktoś jeszcze chce? No. Ja się was nie boję. A ja zapomniałem, że jest pasek wytrzymałości. Ja zrobiłem to, co wam powiedziałem w zeszłym odcinku, czyli powiedziałem, że przepraszam za brak filmów oraz obiecałem, że tak już nie będzie i znowu była długa przerwa. Jak nagle nazwa mojego kanału zmieni się z Karwasz 10 na kanału niespełnionych obietnic, to się nie zdziwcie. No i kropeczki mi pokazują, że mam iść tędy, a tędy jest przejście zamknięte. Chyba, że da się te kamienie przebić. Kurde. Aj, cholera, jest na. Jasna. Jasna. Jasna czy jasna? Się zmęczyłem. Wsiadamy. Nie mogę wymyśleć, jakiego samochodu to jest. Jakiej marki to jest, no, nawiązanie.
Jadę dobrze? No fajnie, kropeczki mi pokazują, że przez kamienie mam przejechać. Prosto? Tak, prosto. O kurde. Niezły pojazd górski z tego samochodu. Zabiłem predatora. Dobra, nie ma, wysiadam. I am dead. Żeby tylko nie... O, trochę lepiej. No nie. A, jest auto. Szybko, szybko, odpal, odpal, odpal. Uwaga. Są zombiaki plemieńców. Co jest dziwne, bo gościu mówił, że one są... że plemieńce są odporne. Proszę cię, gościu, wpuść mnie. Stay away. This is... Stay away. This is sacred ground. Stay away. This is sacred ground. A ciekawe, że on w ogóle gada po ludzku. Aha. W tej broni niebieski jest magazynek. Bo musicie wiedzieć. O, ktoś złożył w ofiarze telefon. What have we got here? Zawsze warto zjeść jabłuszko. Chyba jest to jest dobra droga. Są pochodnie. Co to jest? Za drzewo. Poskradajmy się. I am Korytoja Ope, the leader of my people. To stand among us, you must prove you are worthy. You must enter the circle of spirits and survive. Are you ready? Or are you afraid? The time has come. Co się dzieje? Co? Te maczeta. Hell yeah! Teraz kto przyjdzie? Jestem siłacz. Oż ty!
gnidy. Odcięty łeb. Kurde, ogniści. Nie ma. Ludzie! Zobacz, człowieku, człowieka w człowieku. Czas na elektro. Pierwszą? No to fajnie, niby co mam zrobić? Zabić człowieka? To też jest zombie. Cholera. No nie. No nie. No i co? Kurde. Jest. I see now that you are great, great warriors. You have earned our respect. You have earned our blood. Na górze nam się kasa wyświetla od kiedy? Dobra, jest świetnie. Mogę sobie stąd wyjść. Nie mam ochoty z wami gadać. Idę po prostu sobie do domu, a wy mnie nie obchodzicie. Jak macie zamiar się dalej zabijać, to się zabijajcie, bylebyście mnie w to już więcej nie wciągali. Kurde, parkowanie równoległe. I jedziemy. Gdzie ja jadę?
Nie będę tutaj nikomu pomagał. Kurde. No. Nie, wyłażę. Zabarykadowałem przejście? Nie. Było. Cholera. Przynajmniej mi się odnowiła stamina. Nie, nie ma mowy. Dobra. Kurde, wszędzie latają muchy. Gra jest nieźle dopracowana. W pewnych miejscach. W pewnych kłuje w oczy, ale w końcu to jest gra polska. Chociaż jak na grę polską, to nie znalazłem jeszcze żadnej niedoróbki technicznej. Czy jak na razie ani razu nie wywaliła mi do pulpitu. Jedyne uniedogodnienie to to, że ten action jej nie czyta. Dobra. Gościu, słuchaj, bo teraz będę do ciebie gadał. Ale ja chciałem gadać. I won't ask how. However, I will need time to do my work. Perhaps you'd be willing to help us out here for just a bit longer. Fajny nóż, wezmę go. Żniwiarz, tak? O, prezentuje się nieźle. Ale jak na razie to... Co ja mam do roboty? Szybko wchodzimy w zadania. Ja naprawdę już nie chcę. Ja nie chcę już nikomu pomagać. Waki zaszli się na razie zostawi. Ten nóż do trzciny się pozbędę. Dobra. To co, musimy iść pomóc temu debilowi. Przynajmniej nie jest tak daleko, jak mogłoby się wydawać. Nawet tam pójdę na piechotę. Nie wiem, czemu się robią dwa paski kropeczek.
Bo to są kropeczki, to nie jest trasa do questa, to nie jest droga zadania, czy niczego takiego, to jest, są kropeczki. Każdy wam to powie. Rock, rojo, rock and rojo. Padaj na ziemię, gościu. Niektórzy mówią, że ja nie... że ja czasami nic nie mówię, ale co ja mam mówić? O, idzie gościu. Fajnie śpiewają ptaszynki i w ogóle. Ognicho jest niestety zgaszone. No nie. Ta gnida łazi za mną już od dłuższego czasu. Znaczy nie ta gnida, a po prostu te gnidy łażą za mną i mnie wkurzają. Przetestujmy ten nóż. Właśnie ten nóż jest... Nie wiem po co w tej grze pewne bronie krótkodystansowe. Skoro na krótkim dystansie zombie nas próbuje złapać. Po prostu łapie nas za hachły, musimy nacisnąć lewy guzik myszki, potem prawy. Teraz go wykończę, zanim zacznie żygać. Zaczął żygać. Przynajmniej kasy dał. Nie ma to jak dać sobie w żyły lekarstwem. No. Widzieliście, oglądała tego tak zwanego dobra. To jest skrzynia. Pewnie jest w niej coś ciekawego. No, ale nie da się jej otworzyć. Kurde. Mołotów, mołotów. Nie mam mołotowa. No. Ha.
Pamiętajcie, że nic nie jest martwe, dopóki nie odetniecie temu czemuś głowy. Siema gościu, wyglądasz zupełnie jak Sinamoi. Tyle, że nie masz tatuaży. Nie biorę od ciebie żadnej nagrody. Właściwie daj to. Jeszcze jedno zadanie. Okay, no worries. Can you check and see if he's... Dobra, przynajmniej dostałem odznaczenie. Znaczy, odznaczenie. Dostałem achievementa i tyle. Pewnie za wykonanie 50 zadań pobocznych. Chociaż tyle zadań w grze pewnie nawet nie ma, więc jakieś 25. To też może być mylnym obliczeniem. No! Gnidy. I deadshot. Skopytka. Nie ma to jak bezmyślnie kogoś skopać. To już tak dla zabawy. Dobra, wychodzę stąd. Ciemne pomieszczenia nie służą mi dobrze na psychikę. Zniknęły zwłoki. Stali i sobie poszli. Mądzioły, jeszcze z nimi nie skończyłem. Z drugiej strony. Kasa. I ja już tu nie chcę rozmawiać, gościu. Seriously, ja nie chcę. O, tu się jeszcze zadania pojawiły. Wiesz co, te zadania są nudne. Zrobię je teraz, poza nagraniem. I widzimy się w następnym odcinku, kiedy już zaczniemy wątek główny. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapki w górę, łapki w dół. Do zobaczenia w kolejnej części, zagrajmy w Dead Island. Cześć!